Witam, dzisiaj dalsza część tego Arduino. Ktoś tam mi pisał, żeby to jednak pociągnąć dalej, więc ważną rzeczą jest po prostu bootloader. Większość tych modeli Arduino nie obsługuje ATMEG. ATMEGi mają jakiś błąd, który nie wyłącza podczas wgrywania przez warta. Nie wyłącza, nie resetuje modelu i trzeba to zrobić ręcznie, więc proces wgrywania kodu jest trochę dziwny. Ja wam go pokażę po prostu, jak coś takiego zrobić, ale to oczywiście da radę zrobić. Dzisiaj wam pokażę, czym jest bootloader na przykładzie OptiBota i jak po prostu używać tego bootloadera. Więc plan jest taki, że pokażę skąd ściągnąć, czym jest ten OptiBot, jak skonfigurować FuseBity i tutaj coś nowego, LogBity, ponieważ będą potrzebne, aby tego bootloadera nie skasować. No i potem pokażę, jak to używać. Bootloader to jest nic innego jak po prostu program, który jest w części pamięci. W nowszych wersjach procesorów jest wydzielona specjalna pamięć na bootloadera i nie da rady w ogóle jej tam skasować tak łatwo. AVRki są dosyć proste i ta pamięć po prostu jest dzielona z flashem, czyli żeby można wywalić całkiem bootloadera, żeby mieć więcej po prostu pamięci flash. Ale można też wrzucić ten program w komórkę pamięci i pierwsze te części tej pamięci po prostu mogą być chronione poprzez FuseBity, tu dokładnie przez te LogBity. I tutaj jest pokazane, że podczas załączania napięcia lub podczas resetu wskakuje zawsze do bootloadera, ten bootloader się wykonuje i dopiero potem wskakuje do dalszej części kodu, jeśli ten kod jest. Jeśli nie ma, to po prostu wykonuje cały czas bootloadera. My będziemy używać dokładnie tych Mighty Core'a, które pokazałem we wcześniejszym tym wykładzie, czym jest Arduino, i pokazałem, jak po prostu ATmega 32 zaprogramować. No i tyle. FuseBity należy ułożyć tak, aby normalnie, jak się kupuje nowego procka, to zawsze jest załączony JTAG, czyli możemy go odznaczyć. SPI może być załączone, ponieważ będziemy wgrywać, jak będziemy mieli programator ESP, no to on po SPI idzie. Tutaj możemy wybrać tą pamięć, tak, która ile pamięci przeznaczamy na ten bootloader. Jak widać w ATmega 32 jest możliwość ustawienia tutaj dosyć sporo tej pamięci. Można ją zmniejszyć. Ten OptiBot jest dosyć taki mało pojemny. No i tutaj możemy zaznaczyć reset. Co jest ważne? Ważne jest, żeby w LogBitach ustawić, żeby po prostu nie dało rady skasować tego naszego bootloadera. No i to jest chyba najważniejsza rzecz. No i oczywiście tak, wykorzystamy ten sam program, tylko zmienimy tutaj PB7. Ponieważ PB0 akurat wykorzystywany jest przez naszego bootloadera, czyli po prostu dioda miga, jak bootloader działa. No i za chwilę ja wam to pokażę. Czyli pierwsze, co trzeba zrobić, to wgrać naszego bootloadera. Wgrywamy bootloadera z Mighty Core'a, tak? Czyli jak weźmiecie sobie, wejdziecie na GitHuba, to tutaj są opisy tego Mighty Core'a i są przykłady tych OptiBotów. My tutaj musimy spojrzeć, my będziemy obsługiwać 8 MHz, bo tak mamy FuseBity ustawione, więc musimy ściągnąć OptiBota pod 8 MHz i proponuję 19200 transmisję, bo tutaj będzie za chwilę pokazane, jakie transmisje są obsługiwane. Gdzieś. A nie, to pewnie troszkę głębiej. OptiBot jest tutaj. Bootloader OptiBot. I tutaj zobaczcie, że mamy różne procesory i różne te bootloadery pod różne procesory. 16 i 32 się różni, ale oczywiście rozstaw jest taki sam. I tutaj zobaczcie, że mamy po kolei. Dla każdego mamy podany zegar i
Boat Rate'y. Czyli my szukamy takiego, który ma 19200 i 8 MHz, tak? Czyli gdzieś pewnie tutaj. Czyli tego byśmy musieli sobie ściągnąć. Ja to całego mam ściągniętego, całego Mighty Core'a. A tutaj mamy na dole opis tego. I tutaj zobaczcie, że pod 8 MHz możemy używać takich transmisji. Tak, takie dostępne są transmisje. Ja wiem, że w Atmegach coś ta jest chrzaniona, ma dużo błędów, więc ta jest najbardziej tutaj popularna. No i tutaj mamy tak, pod 32 mamy tylko tutaj, czyli Atmega 16 i 32 jest UART 0, bo jest tylko jeden UART, więc się nie da pomylić. No i tyle, tak. No dobra, czyli tak, wchodzimy teraz do AVR Studio, bo za pierwszym razem musimy go wgrać bootloadera za pomocą naszego ISP, czyli po prostu naszego programatora. Ja go wgram, wezmę go tak i gdzieś tu mam, o tak, czyli będziecie widzieć. To jest płytka, tak, czyli to jest mój programator JTAG 2. Ice to jest płytka. Jak gram bootloadera, to bootloader będzie pokazywał tutaj tą diodę. Ta dioda będzie migała. Ta dioda jest już z wgranym programem, tym następnym. Czyli jak gram bootloadera, to powinna się palić ta dioda po lewej. I teraz tak. O, skróciło mi się tu. No i teraz tak. Wchodzimy tutaj. Zobaczcie, że biorę sobie memory i tutaj wybieram bootloadera. Bootloader mam ściągnięty na pulpicie i ja chcę Atmega 32 UART Boat Rate 19200 i 8 MHz. Tak? I teraz tak, wyczyścimy całkowicie, tak, czyli Arise całkowicie flesza. Pach, wgrywamy. Zobaczcie, że program został wgrany i teraz ta dioda świeci. Nie ta, tylko ta. To znaczy, że bootloader działa, ponieważ jest tylko jeden program, tylko bootloader, więc bootloader chodzi w kółko. Ustawiamy teraz logbity. Logbity ustawiamy tak, aby ustawić to. I programujemy. Teraz nie da rady usunąć bootloadera od tak, tak? Czyli nie da rady poprzez wgrywanie przez UART-a usunąć bootloadera. Tu jest napisane to clear logbit use Arise chip, czyli musisz znowu wgrać to z tą opcją, czyli musisz po prostu wyczyścić pamięć, czyli tylko za pomocą tej opcji można wyczyścić bootloadera. Ok, i teraz tak, wchodzimy do naszego programu, tego co był ostatnio, tak? Czyli program jest tak, ustawiany jest 8 MHz, 19200 transmisja, PB7. PB7, jak pokazałem, jest tutaj. I ustawianie jest tutaj też oczywiście zmieniamy na 19200, bo taki mamy bootloader i ustawiamy, żeby wiedział jaki procesor mamy. I teraz, gdy skompilujemy to i wyślemy, to tutaj na dole pokażą nam się ważne informacje, tak? Czy możemy to, czy wgrywamy, czy nie wgrywamy. Czyli teraz, jak wgrywamy kod, to zobaczcie, że wgramy kod, firmware idzie i zobaczcie, że on tutaj wykrył COM3, przeczytał to i teraz zobaczcie, że wgrał program i teraz jest wgrany aktualny kod to, tak? Czyli PB7 i tak jakby nie widać tego bootloadera, ale i tak, jak znowu będę chciał wgrać kod, zobaczmy, co tak naprawdę tutaj się stało. To jest to, co się stało. Czyli tak, przeczytał sygnaturę naszej Atmegi 32, było ok, więc zapisał program, który był, nasz firmware hex i sprawdził, zweryfikował go. Jest ok. Teraz jak ja bym chciał wgrać drugi raz, to zobaczcie, że
nie da rady. Dlaczego? Ponieważ musi działać bootloader. A bootloader działa tylko podczas startu, tak? Skąd wiem, że działa podczas startu? No zobaczcie, że za chwilę będzie, że nie ma synchronizacji, tak? Nie ma tutaj synchronizacji. Więc tak to mniej więcej działa. I teraz tak, zobaczcie, że podczas resetu, czyli tak, odłączam w ogóle programator, tak? Czyli programator teraz nie jest podpięty. Mamy tylko warta. I teraz tak, jak ja nacisnę reset, to zobaczcie, że bootloader działał przez chwilę. Czyli jaka jest procedura teraz wgrywania kodu? Procedura jest taka. Klikamy tutaj reset, gdy tutaj wgrywamy kod. Czyli tak, jak chcemy wgrać kod, to tak, klikamy na platform. W momencie, gdy tutaj pojawi się to, naciskam reset. I teraz zobaczcie, że jak ja nacisnąłem reset, wszystko się zsynchronizowało i jest wgrany kod. Tak? Kod jest wgrany. Możemy sobie zobaczyć, że teraz jest It's Alive. Weźmy sobie, zgrajmy innego. Skompilujmy. Odpalmy jakiegoś terminala. Terminal jest wygrywany przez trójeczkę. 19200. I teraz chcemy wgrać ten kod. Zobaczcie, że teraz connection i teraz podczas resetu jest tylko it's alive. My nie chcemy it's alive, tylko chcemy wgrać ten drugi kod, tak? Jest skompilowany. Czyli tak, robimy, znowu powtarzamy procedurę. Ja naciskam wgrywanie. Gdy pojawi się firmware, synchronizujemy. O, brak dostępu. Brak dostępu jest dlatego, że mam otworzony tutaj. Oczywiście. Jeszcze raz. Klikamy wgrywanie. Gdy pojawi się firmware, klikamy i wgrywany jest kod. Sprawdzamy. Wszystko jest successful. Connect. I jest cały czas nowy kod. No tak się bootloadera w megach robi. Jak będziecie mieli inny procesor, to ten bootloader automatycznie wymusi reset, więc tego tak nie będzie trzeba robić. No ale w megach niestety tak to trzeba robić. No mam nadzieję, że się podobało. Do następnego.